comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes. Cisza niedziela jest w kościele niedzielą Słowa Bożego, kiedy są podejmowane różne inicjatywy, żeby przybliżyć Słowo Boże, żeby to Słowo Boże czytać, sztafety do czytania ksiąg poszczególnych czy całej Biblii. Piękne inicjatywy. Pan Bóg daje swoją też wizję tego święta, naszego życia. To wizję, którą On dzisiaj zawiera w czytaniach. I można by rzeczywiście powiedzieć, że to jest słowo o słowie, na temat słowa, że czytania o tej rzeczywistości Słowa Bożego mówią. Pierwsze czytanie z Nehemiasza. Znamienne, bo to jest słowo o tym, jak Izraelici zaraz po edykcie Cyrusa, po uwolnieniu z niewoli babilońskiej, przychodzą do Jerozolimy, zostają to miasto całkowicie spustoszone, zdewastowane. I przez 52 czy 4 dni, dzień i noc odbudowują mury Jeruzalem. To jest to pierwsze, co robią, odbudować mury Jeruzalem. Dzień i noc, ponieważ są trapieni przez wrogów, nie mają na to czasu. Jedni budują, inni w tym czasie stróżują, wymieniają się. No, naprawdę niewolnicza praca, którą chcieli wykonać, żeby zabezpieczyć Jerozolimę, żeby zabezpieczyć miasto pańskie. I po tym czasie, po 50 kilku dniach takiej morderczej pracy, wracają do domu. I tydzień później gromadzą się z powrotem w Jerozolimie, w tych murach. Świątyni jeszcze nie ma. Dlaczego się gromadzą? Nie mają żadnego nakazu, nie ma żadnych rozporządzeń. To jest to coś, co ich wewnętrznie do tego przynagla. Ten czas pracy wytężony i potem te kilka dni odpoczynku prowadzą ich do refleksji, że nie wystarczy robić rzeczy zewnętrzne, nie wystarczy Jerozolimy zabezpieczyć. Oni już mieli tą Jerozolimę wcześniej zabezpieczoną. Była świątynia, wszystko było, ale to wszystko upadło. Przyszli Babilończycy, zburzyli to. Zrobić teraz znowu to samo, odbudować to wszystko, ale bez tej wewnętrznej spójności, bez serca. I to jest to coś, co ich wszystkich doprowadza do tej świadomości, do tej refleksji i do powrotu. Bez zwoływania się. Każdy po przemyśleniu pracy i odpoczynku. Odpoczynku, którym jest refleksja nad tym, co się dzieje. Wracają do Jerozolimy i domagają się, jak jeden mąż, od kapłana Ezdrasza, żebym czytał i tłumaczył Pismo Święte. Wziął Księgę Powtórzonego Prawa, tłumaczył im. Niesamowita rzecz. Przydatna też i dla nas, myślę, i nawet w Kościele, nawet w naszym życiu, że my jesteśmy uwiązani w tym, żeby budować mury. Tam się wydaje, że jak odbudujemy mury, wybudujemy dom, wybudujemy kościół, zrobimy struktury, to wtedy będzie można Pana Boga wpuścić, wtedy będzie można żyć, wtedy będzie można spokojnie egzystować. A życie pokazuje nam, że to nieprawda, że mamy to wszystko i odchodzimy od Pana Boga, że nasze życie przestaje mieć sens głębszy, że ludzie popełniają samobójstwa, że uciekają od konsumpcji do konsumpcji, że nic im nie chcecie, są niezadowoleni, nieszczęśliwi. To czytanie pokazuje, że trzeba w pewnym momencie przerwać, nawet jeśli człowiek zaczął pewną drogę. Trzeba mieć refleksję, po co to wszystko. I ta refleksja nie przychodzi sama z siebie, przychodzi ze Słowa Bożego. Oni słuchają tego słowa i zaczynają płakać, bo widzą swoje życie, widzą historię ich ludu, że tu gdzie się znaleźli dlatego, że był ich grzech, że nie słuchali słowa, że robili po swojemu, że mieli swoją wizję życia.
I teraz, kiedy przychodzi Słowo Boże, które im to tłumaczy, które ich napomina, bo to były niejako homilie, które były w tym momencie głoszone, że oni już zapomnieli języka hebrajskiego, że potrzebują już tłumaczenia na aramejski, potrzebują zrozumieć to słowo w całej głębi. Potrzebują przetłumaczenia na języki narodowe, byśmy powiedzieli, na swój język, który rozumieją, którym się nauczyli władać w Babilonii. Kiedy to do nich dochodzi w całej pełni, zaczynają płakać. Widzą, że popełnili błąd, że to jest grzech, który ich zniszczył. Nie, że Pan Bóg się na nich pogniewał, nie, że akurat nie taka była historia, że były mocna Babilonia, Rosja czy Niemcy. Tylko, że byli nie stali wobec Pana Boga, że odrzucili Pana Boga. To była ich tragedia. Wszystko inne też było pokłosie tego, że opuścili Pana Boga. I dlatego mają w sobie to coś. Mają w sobie głód, pragnienie Słowa Bożego. Żydzi mówią, że jest 10 takich prób z jedzeniem, które Pan Bóg robił z Izraelem. Bo pierwsza próba jedzenia, łaknienia też ze strony człowieka, poczucia głodu, to jest próba, którą przechodzi Abraham już w 12 rozdziale, w pierwszym 12 rozdziale Księgi Rodzaju. Na początku tego rozdziału jest powołanie Lech Lecha, wyjdź dla ciebie, wyjdź z ziemi chaldejskiej, idź do kraju, który ci ukaże. Przychodzi do tej ziemi i pierwsze co robi, ucieka jak tylko jest głód. To jest ten sam rozdział. Przychodzi do ziemi obiecanej, idzie po tej ziemi, ma pod stopami tą ziemię, którą Pan Bóg mu obiecał, ale przychodzi głód, jego serce nie przylgnęło do obietnicy. Idzie do Egiptu, bo tam jest jedzenie, bo tam jest żywność, bo tam jest woda, bo tam nie ma takich problemów jak w Ziemi Świętej. Ale tak naprawdę to jest wyraz jego niewiary. Nie uwierzył do końca Panu Bogu. I to jest pierwsza próba, którą człowiek nie zdał. Tych prób jest wiele. Właściwie od pierwszej, pierwsza próba to była próba w raju. Też tego głodu, tak czy inaczej wyglądającego. Człowiek nie zdał tego egzaminu. Zaczął szukać na własną rękę, zaczął się sycić na własną rękę. I w księdze Amosa jest dotknięta kwintesencja tego głodu, jej sedno. W 8 rozdziale Pan Bóg mówi takie słowo przez proroka: oto nadejdą dni wyroczne Pana Boga, gdy ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienia wody, lecz głód słuchania słów pańskich. I teraz to jest z jednej strony to proroctwo piękne, które możemy się cieszyć nim, możemy wchodzić w nie, ale też Pan Bóg mówi bardzo, bardzo mocno dalej. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo pańskie, lecz go nie znajdą. Może być taka sytuacja, że ma pragnienie i nie wie, gdzie szukać. Ma pragnienie i tego słowa nie ma. My dzisiaj widzimy, że ten lud za Nehemiasza w 6 wieku, że miał to pragnienie i Pan Bóg odpowiedział na to pragnienie. Odpowiedział słowem Tory, odpowiedział tłumaczeniem przez kapłana Ezdrasza, przez diakonów, przez tych, którzy mu posługiwali. Ale to czytanie nie zatrzymuje samo w sobie i na sobie, tylko odnosi do Ewangelii, do tego najwyższego kapłana, który przyszedł. Ten, który jest Słowem. Chrystus jest Słowem Boga. Na początku było Słowo. To Chrystus jest tym Słowem Bożym. I On przychodzi i zaczyna swoją misję. Zaczyna głosić to, co Ojciec mu kazał. Objawić Pana Boga już w całej pełni. Dzisiaj słyszymy to pierwsze wydarzenie z jego życia, kiedy przychodzi do Nazaretu, kiedy otwiera Słowo, kiedy aktualizuje to Słowo, kiedy daje niejako najważniejsze przesłanie każdego Słowa Bożego, które człowiek słyszy.
Bo Słowo Boże zawsze jest dobrą nowiną, zawsze. Nie ma złej nowiny, nawet w trudnych fragmentach Starego czy Nowego Testamentu. To jest zawsze słowo dobre nowiny. Ale człowiek może być na to zamknięty, że człowiek to po swojemu interpretuje, że się go boi, bo ma lęk w sercu. Natomiast Chrystus przychodzi po to, żeby nam ten lęk zabrać, żeby nas pocieszyć. I wtedy to się może jedynie zaktualizować, kiedy stanie się to, co jest na końcu tego dzisiejszego czytania, dzisiejszej Ewangelii, kiedy Chrystus komentuje słowo Izajasza, któremu się może przez przypadek, może miał być odczytane na ten szabat. W każdym razie to proroctwo Izajasza. I Chrystus krótko puentuje to słowo. Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Dziś. Dziś. Każde słowo, które przychodzi, to nie jest słowo, które jest z wczoraj. To nie jest słowo, które może kiedyś będzie aktualne. To jest dziś. Cały klucz słowa to jest jego aktualność. Dziś, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie serca, bo to jest jedyna przeszkoda, która jest. Żeby dziś nie zatwardzić serca, bo to słowo przychodzi, tyle razy przychodzi, chyba że jesteśmy zamknięci, chyba że my nic ze swojej strony nie zrobimy, żeby to słowo nawet otworzyć, żeby go usłyszeć. Może być nasza wina. Ale jeśli tylko fizycznie zaczynamy czytać to słowo jakiekolwiek, to jest to słowo dzisiaj, które może się wypełnić w naszym sercu. Ludzie słysząc to słowo byli zdumieni, byli zachwyceni tym słowem, ale nie o to chodzi. Bo można się zachwycić tym słowem, a ostatecznie to słowo porzucić. Ostatecznie Chrystus, po ludzku rzecz biorąc, poniósł klęskę, bo ci ludzie, do których przemawia, dzisiaj też, ci, którzy byli tak zachwyceni, ci ludzie z Nehemiasza, którzy byli tak poruszeni, że płakali, radowali się. Tak naprawdę, gdyby przyszedł Chrystus, gdyby objawił swoją naukę, gdyby te 6 godzin słuchali Słowa Bożego, to w końcu pewnie byłoby tak, jak z ludźmi pod Kafarnaum, gdy słyszą mowę eucharystyczną, mówią, zbyt trudne jest to. Kto to może słuchać? Idą każdy w swoją stronę. Zostaje kilku apostołów. Kiedy dojdzie do punktu kulminacyjnego, do śmierci Chrystusa na krzyżu, nawet ci apostołowie go opuszczą. Dziś, jeśli usłyszysz Słowo Boże, dziś, jeśli usłyszymy, co to Słowo do mnie mówi? Słowo Izajasza, które Chrystus otwiera, które Chrystus mi interpretuje. On jest tym interpretorem, On jest dzisiejszym kaznodzieją. Mówi, dziś spełni się to Słowo, tyle. Koniec, kropka. Całe kazanie, które wypowiedział. Całe kazanie, które wypowiada, kiedy my słuchamy Stary Testament. Dziś spełniają się te słowa. Puentuje każde słowo Nowego Testamentu. Dziś chcę, żeby się te słowa spełniły. Można świętować Niedzielę Słowa Bożego. Można podejmować różne inicjatywy. A oczywiście kiepsko by to było, gdyby się na tych inicjatywach skończyło. Nie ma być Niedziela Słowa Bożego. Ma być Dzień Słowa Bożego. Każdy z 365, które przeżywam. Jak święty Bazylii mówił, że dzień bez Pisma Świętego jest dniem straconym, wyciętym z życiorysu, dniem, którego nie było, dzień, który był w ciemności, nieoświecony. To słońce nie wzeszło od nocy do nocy. Ten dzień przeszedł, nie będąc dniem w tym duchowym znaczeniu. To byłoby to dzisiejsze święto, stymulowało nas w tym kierunku, żeby nie było dnia bez słowa, żeby nie było tego pytania, co dziś Bóg chce mi powiedzieć, jak to słowo dziś Chrystus chce spełnić w moim życiu.